Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, otwieram 46. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, pana wójta oraz pracowników administracji. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 11 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 45. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 45. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, dyskusja. Punkt dziewiąty, projekty uchwał. Podpunkt pierwszy, uchwała nr 36 przez 262 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Punkt dziesiąty, wolne wnioski i zapytania. Punkt jedenasty, odpowiedzi na zapytania. Punkt dwunasty, zakończenie sesji. Przechodzimy do punktu pierwszego, który otwarcie sesji. Otwarcie sesji mamy już zrealizowane, a więc punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 11 radnych na 15, więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Przechodzimy do punktu czwartego. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią radną Halinę Płaścińską. Przyjmuje pani? Tak. Dziękuję. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 45. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 45. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 20 września 2022 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 45. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 4 strony maszynopisu i 6 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swej treści usterek zastrzeżeń względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 45. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu z 45. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. Przechodzimy do punktu szóstego. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 45. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 45. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 20 września 2022 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 45 przez 260 przez 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031, uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 45 przez 261 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok, uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu siódmego, interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Ja mam pytanie. Co z budynkiem po byłym gimnazjum w Ostrowie? Panie Jurku, za chwileczkę, w punkcie następnym. To interpelacja. A dyskusja, interpelacja musi być pisemna, zgłoszona. Niekoniecznie. W tej chwili może być pisemna. Nie widzę interpelacji, a więc przechodzimy do punktu ósmego, dyskusja. Proszę bardzo, panie Jurku. To, co zadałem pytanie, poprosił o odpowiedź. To tak jak rozmawialiśmy ostatnio, nie wiem, czy pan był na ostatniej komisji. Oczywiście. Jutro jest sesja i posiedzenie komisji w powiecie, więc chcę jechać na tą sesję i na posiedzenie komisji i też no, przedstawić tam właśnie to, czego oczekujemy. No, my za dużo generalnie ze swojej strony żadnych wskazań nie widzę i nie mamy, jeżeli chodzi, myślę, że Państwo radni też się z tym zgodzą. Ale tak jak mówiłem wcześniej, coś chcielibyśmy w zamian. No, mamy tą działkę nieszczęsną pod oczyszczaniem ścieków przy Jeziorzu. Tam jest hektar 70 bodajże, o ile pamiętam, i 50 arów mamy pod przepompowy też przy Jeziorzu. No i po prostu byśmy no, coś za to dostali. Tak to nie będzie współmierna wartość, no ale też będziemy mieli jakąś własność, bo to też będzie kolejny absurd, że mamy na własnym gruncie teraz już oczyszczalnię, na własnym terenie, ale na gruncie powiatowym. No to też no, taki miszmasz. I to tego generalnie to przepompownie chcielibyśmy uzyskać i
potem przepompowaniem i podoczyszczaniem. Myślę, że tam radni dziękuję, będą mieli zastrzeżeń. Mam nadzieję, że uzyskam pewną odpowiedź. Bo... Ale jeżeli chodzi o samo przekazanie Włostowa, to możemy zawrzeć takie porozumienie, że jeżeli otrzymają dofinansowanie, to my przekażemy te grunty i ten budynek. A jeżeli nie otrzymają dofinansowania, no to... Oczywiście. No bo to my jak jest celem. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo. Nie wiem, czy było to pytanie. Co z komputerami dla osób tych pobegarowskich? Komputery już są. Zostało nam jeszcze trochę pieniędzy, więc postanowiliśmy zakupić dyski do tych komputerów, aby też jak dodatkowo jakieś tą kwotę wykorzystać, nie oddawać tej kwoty, wykorzystać tą kwotę i też jakiś dodatek do tych komputerów będzie, więc będziemy, jesteśmy już po rozstrzygnięciu, tak? Więc jeżeli otrzymamy te dyski, to będziemy powiadamiać o terminie przekazania. Czyli to za miesiąc? Nie, myślę, że to jest... Bo niektóre gminy już rozdały dawno. No tak, tylko że myślę, że to jest... My też byśmy już rozdali dawno, tylko jedna firma nam się wycofała z tego względu, że no, te komputery, które wystawiła w ofercie, już nie było ich, nie mogli ich nabyć, więc no, trochę to się przedłużyło w czasie, ale będą. Także myślę, że komputery już są. Komputery już są, tylko teraz zakupimy te dyski jeszcze za tą... No bo szkoda, oddać, 28 tysięcy było, dobrze mówię? 29. To bez sensu, bo gdyby się pieniądze zwracali, więc postanowiliśmy za to zakupić dodatkowe jakieś tam wyposażenie. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Będziemy przekazywać. Jak tylko otrzymamy, to będziemy tam ustalać terminy i będziemy przekazywać. Powiadamać będziemy też nie wszystkich od razu, tylko podejrzewam, że no, informacja pójdzie do szkół i część rodziców, żeby po prostu nie w jednym dniu wszystkich, nie? Ale będą przekazywane. W ciągu miesiąca? W październiku na pewno będą przekazywane. Myślę, że tak do połowy października powinny być już rozdane. Przepraszam. Chyba, żeby coś się zmieniło. Dobrze, czy ktoś jeszcze z Państwa radnych ma jakieś pytania? Ja może jeszcze takie dodatkowe, chociaż byłam w OSC i pytałam, bo część osób jest zainteresowanych medalami za pożycie dla 50 lat pożycia małżeńskiego. I ja powiedzmy, że uzyskałam w miarę dobre wyjaśnienie od pani tam z biura. Tylko takie pytanie, czy część osób chciałaby zrobić sobie uroczystość w domu, niekoniecznie w urzędzie, dla swoich bliskich i z różnych względów, powiedzmy, zdrowotnych. Czy jest taka możliwość? Ja myślę, że prawdę ktoś wskazał, bo możemy podjechać i wręczyć ewentualnie, że ktoś nie może dojechać rzeczywiście z względów zdrowotnych, no, możemy podjechać i przekazać takie medale. Dobra, dziękuję. Więcej pytań nie widzę. A więc przechodzimy do punktu 9, projekty UFO. Czy Państwo radni pozwolą, abym przeczytał tylko tytuł uchwały i bez czytania uzasadnienia? Tak. Dobrze, dziękuję uprzejmie. A więc podpunkt pierwszy. Uchwała nr 46 przez 262 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, pani Helu. Panie wójcie, czy w przyszłym roku będzie remontowana droga Golejewo-Radunek? Golejewo-Radunek tak, tylko że będzie częściowo przez Golejewo, tak jak idzie chodnik, czyli w samym Golejewie. Do Radunka niestety nie, bo tam jest kosztorys wybudowania tej drogi 7 milionów złotych, więc nie stać nas na to, bo myślę, że z czasem to wszystko się zmieni. Będą te niższe koszty wykonania tych drugich, budowy tych dróg, bo teraz powariowały te ceny, dosłownie powariowały. 7 milionów do odcinek drogi 3 km, gdzie za 3 km do Lubstówka daliśmy 600 tysięcy. To jest w ogóle niespółmierne. Ja sobie tego, nawet gdyby było 1 200 000, to rozumiem, była jeszcze raz taka szeroka, załóżmy. Bo to jest 3 metry, to niech była nawet 6-metrowa, no, ale nie 7 milionów. I tak ceny się kształtują. No, mamy przykład Lubstówka, gdzie dla Lubstówek Borowa w zeszłym roku była taka, ten sam projekt był,
i było 860 tysięcy, teraz 1 500 000 z kawałkiem. No i mówię, złożyliśmy i tak jesteśmy do przodu na tej drodze, bo mamy tam jeszcze 60 bodajże tysięcy do przodu, bo mamy dofinansowanie, ale w ciągu roku tak skoczyły ceny, więc teraz tak to boom budowlany jest, ale myślę, że za 2-3 lata to wszystko się troszeczkę zmieni, bo firmy już nie będą miały, biorąc przykład naszej gminy, no wszyscy budują drogi. Z tego Polskiego Ładu głównie na drogi wszyscy się nastawiają. U nas będzie wybudowane już 90% dróg. To tych inwestycji, tej pracy już będzie mniej, więc może te firmy troszeczkę spoważniają i to będzie inaczej wyglądało. Ale ja się też nie dziwię, no każdy chce zarobić, jest możliwość taka. I tak to była najniższa oferta. Generalnie na budowę dróg mieliśmy po 6-7 ofert wcześniej, w wcześniejszych latach, a teraz były tylko 2 lub 3. No to nie ma dużej możliwości, no bo wiadomo, że mają pracę tyle, że nie są w stanie przerobić. Więc no zobaczymy. Na razie będziemy budować przez samo centrum, czyli od drogi powiatowej przez tory, bo też załatwiamy właśnie z koleją pozwolenie na wybudowanie tego odcinka, bo to jest absurd, no do kolei, a tam zostało ze 70-80 metrów i nie możemy wybudować. I załatwiamy też pozwolenie i porozumienie takie będziemy zawierać z koleją. I wtedy przy okazji wybudujemy ten chodnik, dalszy ciąg tego, część tego chodnika do samej drogi też, bo ten chodnik też jest urwany na naszym terenie i wybudujemy, ale to w przyszłym roku będziemy to robić. A tamta część to będziemy remontować na bieżąco kamieniem. Panie Asiu? Drogi w Lenartowie, kiedy będą robione? Też będziemy ogłaszać. Teraz ogłosiliśmy przetarg, pan Mirek zamieścił przetarg na drogę chyba w Siemianki w Ostrowie. Tak, że pan Jurek się doczeka w końcu drogi po tylu latach bycia radnym i sołtysem. I jeszcze na jedną drogę, tutaj chyba na jeziora, tak pani Jurek? Jeziora chyba tak, Babki, dobrze mówię, Babki to są. A co na Lenartowo? Babki tam to na Babki. A co z tym Lenartowem, kiedy? Ale na przyszłym roku, mamy w Polskim Ładzie. To będziemy ogłaszać przetarg gdzieś w październiku, myślę. Październik może przełom listopada, jeśli październik listopada i w przyszłym roku będą realizowane. To jest Siedmiowo, Lenartowo i Lenartowo Berlinek, ale tak. To Berlinek jest od samego Lenartowa przez całą wioskę aż do gminy Skulsk. Rozmawiałem z wójtem gminy Skulsk na ten temat, bo tam brakuje 120 metrów ich odcinka ze strony Skulska. Mhm. I rozmawiałem już z wójtem, że jak będziemy tylko po rozstrzygnięciu przetargu, to on od razu będzie rozmawiał, mamy wystosować takie pismo do radnych Skulska, gminy Skulsk i on to przedstawi radnym i on już będzie robił wszystko, żeby ten kawałek tam po prostu wybudować. I będziemy mieli wtedy ładnie to połączone wszystko, bo tam rzeczywiście no, zabraknie 120 metrów, mierzyliśmy to chyba 122 czy jakoś metrów, więc będzie kamień takiej dziury. Mm-hmm. 120 metrów to chyba wybudujmy. Chyba nie, że mówił, że projekt, o ile pamiętam, to jest na tą drogę, tylko po prostu nie był wybudowany do końca. Nie? Dlaczego to nie? Okej, dziękuję. Panie Pawle? Ja mam pytanie, czy jakaś firma robi projekt na budowę kanalizacji? Bo w Rzeszynie była jakaś firma, mierzą, chodzą po gospodarstwach, kto ma szambo, kto nie ma szamba, jaką ma powierzchnię, czy jest zlecone jakiejś firmie budowa, opracowanie projektu? Tak, no my żeśmy zlecili to spółce, z Ikausem zlecili to spółce i spółka to realizuje. Na jakim etapie wiem, że no, już jeżdżą, właśnie mierzą i tak dalej, dopytują, muszą też ustalić, gdzie może iść ta linia, w jakim, bo koncepcja, jeżeli chodzi o przeprowadzenie kanalizacji, no, przygotował nam koncepcję pan, który się zajmuje kanalizacją, ale teraz spółka zatrudniła fachowca, który by to wycenił rzeczywiście i urealnił, jak powinna iść ta sieć, żeby były najniższe koszty przesyłu i tak dalej, tego pompowania, tego wszystkiego, jakie to najkorzystniejsze warunki. No i teraz tam chodzą, mierzą, sprawdzają wszystko, no bo to też, żeby to miało jakiś sens, żeby projekt zrobić, żeby wyniósł jak najmniej, a żeby było też jak najmniej lepsza wydajność, bo jeżeli coś może lecieć z górki, a musimy pompować pod górkę, no to lepiej zmienić przebieg tej linii, żeby to jakoś wyglądało. W każdym razie wiem, że z Rzeszynka będzie prowadzone od razu gdzieś z tyłu, tam przy tym rowie, taki kanał gdzieś tam idzie, mniej więcej na środku tej drogi koło ciebie. No bo ona kanalizacja... To nie będzie wzdłuż drogi, tylko będzie tu z tyłu puszczone, w tym kanale, prawda? No tak, ale do miejscowości Rzeszy, tak? Do miejscowości Rzeszy. No bo oni tam muszą się minąć z nitką wodociągu, żeby to były. No. Może oni muszą wszystko sprawdzić w mapach, gdzie co jest i to jest zinwentaryzowane, więc muszą to ocenić.
projekta musi zabrać teraz, bo to miało być, coś miało iść porządkowo przez te bagna, coś takiego, no ale w tych bagnach tam wiedzieli, kto tam co zrobić, bo i chcą to ominąć. Przemowownia też miała być w innym miejscu, teraz ma być tutaj na tym narożniku, gdzie ta lampa stoi. Taki tam jest kawałek krzewów, takich u góry i tam ma być przemowownia wysypowana. Nie no mówię, dochodzą, bo ludzie się pytają, co oni robią. Mówię, robią dla kanalizacji. Mówię to, że nikt dokładnie o czym nie wie, bo niektórzy wystraszeni, bo się pytają, gdzie mają szambo, jakie szambo. No to już w ogóle. No i konsternacja powstała. No i nie, dlatego... nie, na spokojnie. Po prostu muszą przejść, przebierzyć i najlepszą opcję wybrać, nie? A jeszcze jedno pytanie mam. Ja rozmawiałem o tej zarzuceniu tych dziur, bo tam są takie dziury tym kamienia. Spółka to zrobiła, ale tylko od wysypiska w stronę jeziora, w stronę Rzeszyna już nie była żadna dziura zawalona. Ale panie to robili całą drogę. Nie zrobili, zrobili tylko od bramy wysypiska w stronę jezior. To muszę a my w tą stronę też jeździmy. Muszę nie, bo jeździłem i kamień był wysypany, był ubity, było zrobione super, chociaż już nie ma tego kamienia. No nie ma. Bo już go wywieźli. No tak jak mówiłem, 2-3 dni nie ma sprawy, bo jak roki przylecą, to wybiją, to nie ma takiej opcji. Ale jakby mogli, to widzę kamienia jest sporo. A co z tym kamieniem, bo widzę tu spółka bierze ten kamień, który wywiozła firma, która buduje drogę, tam leży w Rzeszynku. I widzę, że gminna spółka tym kamieniem łata drogi. To jakieś porozumienie było? No to kamienia mamy dosyć. Nie, no ten kamień to był, oni zebrali, wykorzystywali tą drogę, to był nasz kamień. Więc go wywieźli, teraz będą go wozić do Wójcina i na drogę przy boisku będziemy tam na tych działkach robić drogę z tego kamienia, a no i tam wywieźli, po prostu spadowali, dogadali się z tym rolnikiem, żeby... Nie, to mówię, bo widzę, że tu ze spółki ten kamień na drogi no, bierze, to mówię, to będzie nasz kamień, nie? No to, to kamień jest blisko do załatania tych dziur, nie? Bo trzeba zamawiać. Ale oni łatają, z tego co tu łatają tym kamieniem te bieżące wszystkie... No tak właśnie mówię, widziałem, bo tam do jeziora łatał, to stamtąd już brał i łatał. No to tu ma blisko po drodze, gdzie wracał, to... O, a jeszcze pytanie. A w jakich w ogóle planach ta droga z Rzeszyna do Rzeszynka jest ujęta, żeby coś tam z nią kiedyś w przyszłości zrobić, bo my o niej nigdy nie mówimy, a która koło mnie przebiega? Ja tam na końcu może być, ale o niej w ogóle się nie wspomina. Ale ja cały czas no, mówimy o tym, że te krótsze, najpierw budujemy te bardziej długie drogi, te dłuższe odcinki, a te krótkie drogi to będziemy później sobie już na bieżąco, bo z tych dofinansowań... No jak, no krótkie w Dąbkach robimy krótką z dofinansowanie. No to jest element. Ale tutaj my tak będziemy robić, no... Ale ja mówię w dalekiej przyszłości, bo tam w ogóle nie będziemy robić na kolejne drogi, właśnie te krótsze odcinki, to będziemy robić projekty później już, nie? Bo teraz no, w ogóle ceny projektów powariowały też, no to jest w ogóle nie do opowiedzenia, bo płaciliśmy za projekt 10-12 tysięcy za długie odcinki, a teraz za, bez znaczenia, czy długi, czy krótki, to już 50, 80, 120 tysięcy. No powariowali to sobie wszyscy. To znaczy, na szczęście mamy te projekty porobione, leżą na kupce, a teraz na razie nowych nie będziemy robić. Nie? Na wiosnę może coś się ruszy. Znaczy, panie Pawle, sprostuję, bo mówiliśmy o tej drodze między Rzeszynem a Rzeszynkiem w poprzedniej kadencji. A, no to nie wiedziałem. Jest świadkiem. Prawda, pani skarbnik? Ja tam nie słyszałem, że ona była kiedyś w ogóle. Także spokojnie, nie wszystko od razu. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić. Ja nie mówię, że spokojnie. Tylko takie już odcinki będą na 400-500 metrów, to myślę, że to już da się to później ogarnąć. Nawet jeżeli nie będzie dofinansować, to da się to zrobić. No a z tą firmą co te śmieci nadal roki przedłużamy, czy jak to wygląda? No jeszcze nie zakończyli, czyli jeżeli zwróciliście nas z pisma chyba o przedłużenie, nie wiem, kiedy mowa się kończy, musiał to sprawdzić. I no to, bo jeszcze tego nie zakończyli, więc przedłużymy im o rok jeszcze. No to znaczy, że rok na tej drodze nic się nie wydarzy. No na pewno, ja myślę, że i tak nic się nie wydarzy, bo jedyne co możemy zrobić, jak będziemy właścicielami, to projekt zrobić. No, jesteśmy w stanie też wybudować tego odcinka, bo to jest 3 km bodajże, nie? No tak, ale panie wójcie, już te uzgodnienia i te przejęcia już jest rok. Więcej. Jak? No dopiero jak ja chciałem, żeby robić projekt, się okazało, że nie ma drogi, bo nikt o tym nie wiedział. To już jest więcej, bo to już jest 3 lata się przecież Nie 3 lata, panie wójcie. No, nikt nie wiedział, że tam nie ma drogi. Dopiero jak ja mówiłem, żeby robić projekt, wyszło, że jest las. To już jest, jeszcze pani Małgosia była, pracowała. To już ten temat drogi ruszaliśmy i ona sprawdzała te dokumenty. Pani Małgosia Przybylska.
No to, to ile lat prostujemy? Tak. 3, teraz będzie 4. Tylko wtedy, wtedy tak rozmawialiśmy na ten temat, a już tak kompletnie teraz podeszliśmy do jakiegoś roku. Nie? Oby zakończyć to przyjęcie, jakiś projekt w przyszłym roku zrobić. Ja nie mówię, że tą drogę wybudujemy, bo nie można wszystkiego, tylko żeby chociaż było... Nie no, projekty będziemy robić i no, mam nadzieję, że ceny na wykonanie projektów też troszeczkę to wszystko zwolni i będzie to wykonanie tańsze, bo do tej pory to, co się dzieje, to no, wybudowanie drogi nas w Micinie kosztowało 100 tysięcy, a za projekt na taką drogę dać 50-60 tysięcy, no to jest tam jeszcze stanek, który na przykład, nie? Ja sobie tego nie wyobrażam, co się zmieniło, jeżeli kosztowało coś 10 tysięcy, a teraz kosztuje 100. No, jest zapotrzebowanie na to i jest dokładnie. I wtedy bierzesz i korzystasz z korzystniejszą ofertę. I... Jeszcze panie wójcie, jak będzie pan rozmawiał z burmistrzem Pruszwicy, prosiłbym o ten kawałek drogi Świnoujście dla Borowicy. Rozmawiałem już, ale... On mi przyobiecał za 2 lata. Ja go trzymam za słowo. Nie wiem, czy będzie burmistrzem, czy nie będzie. Tam jest przepaść. No tam jest przepaść. To kiedyś jechałem, to jak po ciemku by się jechało, to można tam... No, można to robić. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to rozmawiałem już 2 lata temu z burmistrzem, więcej nawet z burmistrzem. I rozmawiałem też o... aby wnioskował do powiatu o wycinkę tych drzew przy tej drodze do Pruszwicy. To jest katastrofa. Tam jest, no, jak teraz jechałem do Pruszwicy i osobówka ciężarówką nie ma opcji, żeby się minął. To musi być dobry odcinek, żeby mogła ciężarówka odbić i osobówka. No, w zeszłym tygodniu się miałem ciężarówką, to mi lusterkę od ciągnika zabrał. No, to też mówię... To byliśmy blisko. Jeszcze najciekawsze jest to, że rzadko, który tą ciężarówką zwolni rzeczywiście. Bo nie uważałem, że mają wszędzie pierwszy raz, bo jest większy. Nie ma co chodzi. Silniejszy, duży ma może więcej. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, a więc punkt 11 mamy z automatu zrealizowany. Przechodzimy do punktu 12, zakończenie sesji. A więc zamykam 36. sesję Rady Gminy Jezioro Wielkie. Dziękuję za przybycie.